Rząd polski uważa za swój obowiązek zwrócić się do rządów Narodów Zjednoczonych w celu znalezienia skutecznych środków, które powstrzymają Niemcy od dalszego stosowania metod masowej zagłady. Brno do Waszyngtonu. Deportacja i straszna śmierć grozi posiadaczom paszportów paragwajskich internowanych w obozach. Proszę pana ministra o energiczną interwencję u wszystkich odnośnych rządów. Anglia, Stany Zjednoczone, Paragwaj, Honduras, Ekwador, Kostaryka, Nikaragua, Haiti, Chile, Wenezuela. By wszystkie paszporty uznały na czas wojny za ważne. Sprawa bardzo pilna. Ładoś. Pierwszy raz natknąłem się na paszporty pod koniec lat 80., kiedy robiłem swoje badania genealogiczne i byłem w Yad Vashem. Moja mama zawsze mówiła nam, że nasza rodzina miała paragwajskie paszporty. Nie mieli ich fizycznie, ale byli na liście, która poświadczała, że są narodowości paragwajskiej. Dzisiaj rozumiem, że przemycenie paszportów do Holandii było zbyt niebezpieczne. Bergen-Belsen też był obozem koncentracyjnym, ale trochę lepszym, bo nie mordowano tam ludzi. Jak przyjechał Zajdel, oficer Gestapo z Auschwitz do Bergen-Belsen, żeby sprawdzić te paszporty, i ten Zajdel to wszystko odkrył. Wszyscy poszli do Auschwitz. Alianci, Amerykanie, Kanadyjczycy, Anglicy. Bombardowali Drezno w Niemczech wiele razy. Dlaczego choć raz nie mogli zbombardować torów? Tam to mogli zrobić, a tego nie? Dlaczego? Był to więc prawdziwy cud, że cała nasza rodzina przeżyła. Witam Państwa na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowanej z okazji przypadającego jutro 24 marca Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przed chwilą zobaczyli Państwo zwiastun filmu Polmyszyn – Tajemnice paszportów, o którym dziś opowiedzą dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu Telewizji Polskiej oraz Jacek Papis, reżyser filmu. W drugiej części konferencji dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN, omówi również działania Instytutu Pamięci Narodowej upamiętniające Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Konferencja organizowana jest online. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań za pośrednictwem czatu w serwisie YouTube. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, już po raz czwarty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Oddajemy hołd naszym rodakom, którzy udzielili pomocy ludności żydowskiej skazanej przez niemieckiego okupanta na zagładę. Swym czynem wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. Jednocześnie pozostawiając nadzieję, że dobro tkwiące w człowieku zawsze zwycięży nad złem, nawet jak za tym złem stoją potężne siły. Tylko niekiedy cena tego zwycięstwa dobra nad złem jest bardzo wysoka. Oni tą najwyższą cenę zapłacili. Są dla nas inspiracją i wzorem. Od 4 lat Instytut Pamięci Narodowej w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką prezentuje swe inicjatywy poświęcone temu świętu państwowemu, poświęcone osobom, które zapłaciły najwyższą cenę w czasie II wojny światowej. Na ten dzień pracujemy przez cały rok, przygotowując książki, przygotowując wystawy, artykuły, filmy. Dzięki tej aktywności
nasza wiedza o tych heroicznych czynach jest coraz większa. Przed laty symbolem tego poświęcenia pomocy była Irena Sendlerowa. Dzisiaj ten krąg osób, instytucji jest o wiele większy. To i rodzina Ulmów, i matka Matylda Getter, i Henryk Sławik, i grupa polskich dyplomatów i działaczy żydowskich określanych grupą Ładosia, która niosła pomoc ludności żydowskiej. Ta historia jest znana dzięki aktywności ambasadora Jakuba Kumocha i Instytutu Pileckiego. Ogromnym sukcesem był film poświęcony tej historii w reżyserii Roberta Kaczmarka, wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Dotąd obejrzało go na różnych kanałach telewizji polskiej, w mediach społecznościowych blisko 1 000 000 widzów. Był pokazywany na całym świecie, od Toronto, Waszyngtonu, Nowego Jorku, przez Hagę, Tel Awiw, Jerozolimę, po Moskwę i Sankt Petersburg. Ten film, sukces tego filmu skłonił nas do pójścia tą drogą wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Przygotowaliśmy następny w reżyserii pana Jacka Papisa, Permission, Tajemnice paszportów. Ten film chcemy Państwu zaprezentować jutro w Telewizji Polskiej. Ja serdecznie wszystkich zapraszam do pierwszego programu Telewizji Polskiej jutro o godzinie 21:00. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego filmu. W Instytucie Pamięci Narodowej już myślimy o kolejnym projekcie, kolejnym filmie, który pokaże zaangażowanie polskiej dyplomacji w czasie II wojny światowej w pomoc ludności żydowskiej. Ale Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką to nie tylko w tym roku film Permission, Tajemnice paszportów, ale wiele innych inicjatyw Instytutu Pamięci Narodowej podjętych w tym roku, jak i też podjętych we wcześniejszych latach. Ale o tym za moment powie mój zastępca, pan prezes Mateusz Szpytna. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam jutro na film Polmyrzyn, Tajemnica paszportów, program pierwszy Telewizji Polskiej, godzina 21:00. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Teraz zobaczymy nagranie przygotowane przez pana Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Od 1939 roku Polska była pod okupacją. Nie przestawał jednak działać rząd na uchodźstwie ani polska dyplomacja. O tym, co robili dyplomaci, dowiadujemy się z filmu Permission, wyprodukowanego razem z Instytutem Pamięci Narodowej. Dowiemy się o brawurowej akcji polskich dyplomatów, którzy wspólnie z innymi służbami innych państw preparowali dokumenty, paszporty państw Ameryki Południowej, aby Żydzi, którzy stanęli w obliczu zagłady, mogli bezpiecznie wyjeżdżać i znaleźć ocalenie. Telewizyjna Jedynka, środa 21:00 i TVP Dokument, czwartek 21:20. Bardzo dziękuję. Zapraszamy oczywiście do Telewizyjnej Jedynki. O zabranie głosu proszę doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa IPN. Pan prezes powie o inicjatywach Instytutu Pamięci Narodowej w przypominaniu historii Polaków ratujących Żydów w ostatnich latach, a także o tegorocznych inicjatywach. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej od początku swojego istnienia w roku 2000 zajmuje się historią Polaków ratujących Żydów. Szczególnie ten temat w zainteresowaniu pozostawał
między innymi od czasu prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki, od tego czasu jest także bardzo ważnym elementem działań upamiętniających, edukacyjnych i naukowych w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja chciałbym przedstawić nasze najważniejsze inicjatywy w ostatnich latach. Tutaj mój przedmówca, pan prezes dr Jarosław Szarek, mówił bardzo dużo na temat filmu, który będzie jutro pokazany. Ja chciałbym podkreślić, że na temat Polaków ratujących Żydów poza granicami kraju powstał nie tylko ten film, o którym wspominał pan prezes, który był pokazany w całym świecie, mianowicie Paszporty Paragwaju oraz film Tajemnice Paszportu, który jutro obejrzymy, ale to także inne działania. Między innymi jutro zostanie odsłonięta tablica poświęcona grupie Ładosia w Będzinie. Dlatego w Będzinie, że z tego miasta pochodziła jedna z największych grup osób, Żydów, których podjęto próbę ratowania. Szacuje się, że akcja ratowania objęła co najmniej 800 Żydów z Będzina. Oczywiście niestety nie wszyscy przeżyli, ale jednak wielu z nich zostało uratowanych. Trzeba także przypomnieć o innym bardzo ważnym Polaku, urzędniku państwa polskiego, który działał poza granicami Polski, na terenie Węgier, o Henryku Sławiku, który uratował wiele tysięcy istnień ludzkich Polaków, ale także wiele tysięcy Żydów. I tu chciałbym państwa zachęcić do lektury naszej książki, która się ukazała w zeszłym roku, pana doktora Tomasza Kurpierza, na temat Henryka Sławika. To do tej pory największa, najgłębsza biografia tego człowieka. Biografia pokazująca nie tylko jego dokonania na Węgrzech, o których wspominałem, ale także pokazująca jego działalność społeczną, działalność polityczną w okresie II Rzeczypospolitej, pokazująca najszerzej jak do tej pory sylwetkę tego szlachetnego człowieka, który poniósł śmierć za swoją działalność, dlatego że został w sierpniu roku 1944 roku zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Na ten temat wcześniej ukazała się u nas także broszura autorstwa pana ambasadora Grzegorza Łupczyka, a także Biuro Edukacji Narodowej, oddziały Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach przygotowało film dokumentalny Oto człowiek, rzecz o Henryku Sławiku i Józefie Ontalu. Tutaj także Instytut Pamięci Narodowej był zaangażowany w powstanie pomnika w Budapeszcie, pomnika przyjaźni polsko-węgierskiej, który symbolizuje właśnie Henryk Sławik i Józef Antal senior. Ten pomnik był współfinansowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Jak już wspomnieliśmy, dzisiaj zaangażowanie rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie w akcję ratowania Żydów już nie jest kwestionowane. Wcześniej było znane bardzo nielicznym, jakby społecznie była to jakby sprawa nieznana. Tutaj także Instytut Pamięci Narodowej, jak wspomniałem, obok tego filmu Paul Myszyn, bada naukowo te kwestie. I tu chciałbym zachęcić do lektury w Polish Jewish Studies, w pierwszym numerze Polish Jewish Studies, do lektury artykułu pani doktor Alicji Gontarek na temat polskiego przedstawicielstwa konsularno-dyplomatycznego w Hawannie i jego roli w ratowaniu Żydów. Pani doktor Alicja Gontarek analizuje także działalność innych placówek dyplomatycznych i napisała już kolejny artykuł o kolejnej placówce w Grecji,
a opisane zostaną także inne nasze placówki. Okazuje się, że ta akcja ratowania polskich obywateli, w tym obywateli żydowskich, to nie tylko Brno, to nie tylko Stambuł, to nie tylko Hawana, ale także wiele innych krajów, wiele innych placówek. Chciałbym także przypomnieć naszą akcję sprzed roku, kiedy wraz z Pocztą Polską przygotowaliśmy kartkę i znaczek okolicznościowy o ministrze spraw zagranicznych Edwardzie Raczyńskim. Przypomnę, że to on jako pierwszy ogłosił światu, poinformował świat o tragedii narodu żydowskiego. Miało to miejsce w roku 1942. Te informacje powziął dzięki różnym osobom zaangażowanym w polskie państwo podziemne. Gdy mówimy o polskim państwie podziemnym, to nie możemy nie wspomnieć Rady Pomocy Żydom Żegota. I to tutaj na tej sali, w której się znajdujemy na przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w grudniu 2017 roku wraz z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, wraz z Naczelnym Rabinem Polskim Michaelem Szudrychem otworzyliśmy naszą wystawę o Radzie Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na kraj. To bardzo poważna, duża wystawa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Jest wystawiana do dzisiaj. Została przygotowana we współpracy i Biura Badań Historycznych, i Biura Edukacji Narodowej. Można ją cały czas wypożyczać. Mamy ją, dysponujemy kilkoma kopiami. Symbolem, jak wspomniał tutaj pan prezes, już symbolem takiej pomocy przez wiele lat i nadal jest Irena Sendlerowa, ta, która przyczyniła się do uratowania może nawet i 2500 czy kilkuset dzieci żydowskiego pochodzenia, które były później ukrywane w różnych miejscach Warszawy i Polski. I tutaj też przygotowaliśmy broszurę na temat Ireny Sendlerowej. Ona już wyszła kilka lat temu. Ratowanie Żydów to również zakony. Te zakony, między innymi państwo tutaj mają na ekranie siostrę, matkę Matyldę Getter, która współpracowała z Ireną Sendlerową i bez której ta działalność Ireny Sendlerowej byłaby też bardzo utrudniona, bo te dzieci musiały być też gdzieś umieszczane w różnych domach zakonnych czy domach prywatnych. I tutaj wielką zaangażowaniem było wielkie zaangażowanie ze strony Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ale także i inne zakony. My tutaj w naszej działalności w ostatnich latach skupiliśmy się szczególnie właśnie na tym zgromadzeniu i udało nam się pokazać, nie tylko zarysować biografię siostry Matyldy Getter, ale pokazać ratowanie Żydów przez ten zakon i za pośrednictwem wystawy, która krąży po całej Polsce. A w Warszawie jest także na murze tego zakonu, tego domu zakonnego, w którym ratowano Żydów, umieściliśmy we współpracy ze siostrami zakonnymi, między innymi Biuro Upamiętnienia Walk Męczeństwa umieściło w trójjęzyczną tablicę. Mi szczególnie bliska jest rodzina Ulmów, która dzisiaj także jest symbolem tych wszystkich Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom. Jak przypomnę, szacujemy, że z rąk Niemców zginęło około 1000 Polaków. Mamy z nazwiska kilkuset z nich ustalonych. Prawo niemieckie z października 1941 roku restrykcyjnie stanowiło, że każda pomoc, nawet niewielka, Żydom jest karana śmierci. I tak też miało miejsce.
rodzina Ulmów została zamordowana 24 marca 1944 roku. Dzisiaj jest to każdego roku świętowany Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. I tu chciałbym powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej w pokazaniu tej rodziny ma ogromne zasługi. To są pierwsze publikacje na ten temat, między innymi Sprawiedliwi ich świat. Markowa fotografii rodziny Ulmów to jest wystawa Samarytanie z Markowej, ale też chciałbym Państwu powiedzieć, że muzeum, które powstało w Markowej, które zostało 5 lat temu otwarte, ono by nie zaistniało, gdyby nie merytoryczne wsparcie, jakby całkowicie płynące ze strony Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj szczególnie był zaangażowany oddział IPN w Krakowie oraz oddział IPN w Rzeszowie. Ja bym tutaj także chciał bardzo podziękować w tym miejscu Biuru Edukacji Narodowej za spot sprzed 3 lat, który tutaj Państwo widzicie w dolnym rogu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej. Bardzo wzruszająca, krótko opowiedziana historia rodziny Ulmów. Chciałbym dodać, że dzisiaj tych rodzin znamy wiele, wiele więcej. Ukazał się w międzyczasie pierwszy tom rejestru osób zamordowanych czy represjonowanych za pomoc Żydom, w którym pokazaliśmy sylwetki kilkuset osób zamordowanych. Indeks przygotowany głównie w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, a zredagowany przez panią Aleksandrę Namysło, przez panią Martynę Grącką we współpracy z profesorem Grzegorzem Berentem. Historia Polaków ratujących Żydów to także wystawy elementarne. Tutaj Państwo mają 3 wystawy elementarne. 2 z nich dotyczą w ogóle zagłady Żydów, dlatego że nie można mówić o Polakach ratujących Żydów bez zagłady Żydów, bez tego, co spotkało naród żydowski. Te 6 milionów europejskich Żydów przecież zostało zamordowanych, w tym 3 naszych współobywateli Polaków żydowskiego pochodzenia, więc mamy wystawy na temat zagłady Żydów, a także taką syntetyczną, elementarną wystawę o Polakach ratujących Żydów. To już wspomniałem o tym leksykonie, o tym słowniku poświęconym o Polakach zamordowanych czy represjonowanych za pomoc Żydom. Tutaj też pokazuję inne publikacje, które się ostatnio ukazały, a które już wspominałem. Gdyby Państwo zechcieli w ogóle zapoznać się z naszymi publikacjami, wszystkimi, które się ukazały dotychczas, to zachęcam do tego katalogu, który w internecie już był dostępny od pewnego czasu, ale który dzisiaj otrzymaliśmy z drukarni, dzisiaj jest dostępny także fizycznie. Można zobaczyć wszystkie publikacje dotyczące zagłady Żydów, a także te, które są poświęcone Polakom ratującym Żydów. One są zebrane w jednym zbiorze i mamy tutaj z jednej strony w języku polskim, a w drugiej stronie w języku angielskim. Można także zapoznać się z naszymi multimediami na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl. Są zapisy naszych dyskusji na temat Polaków ratujących Żydów. To tylko niektóre z przykładów, które Państwo tutaj widzicie. Każdego roku także przygotowujemy dodatki prasowe. Tutaj na ekranie są dodatki z lat poprzednich. W tym roku będą 2 dodatki na ten temat. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach przygotowała dodatek wraz z Rzeczpospolitą o ratowaniu Żydów na terenie wsi. Dodatek także na ten temat będzie miał miejsce w naszym dzienniku i przygotował go oddział IPN w Lublinie. Chciałbym także zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową, specjalnie poświęconą Polakom ratującym Żydów. To jest życiezażycie.pl. I
Teraz chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, co w najbliższe dni jeszcze nas czeka, więc tutaj wspomniałem o tych dodatkach prasowych. Będzie także opublikowana broszura o siostrze Matyldzie Getter w języku rosyjskim. Jutro odbędzie się także odsłonięcie tablicy w warszawskim ZOO poświęconej państwu Żabińskim, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Ja chciałbym także powiedzieć o tym, że jeszcze w tym roku ukaże się kilka publikacji poświęconych Polakom ratującym Żydów. Szczególnie istotne dla nauki, dla postępu wiedzy na ten temat będzie stan badań nad pomocą na terenie byłych poszczególnych województw II Rzeczypospolitej. To jest zbiór, nad którym nasi naukowcy pracowali przez kilka lat. Będzie to bardzo ważna publikacja. W mojej ocenie jedna z najważniejszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o tematykę Polaków ratujących Żydów. Ukażą się także kolejne tomy książki pod redakcją pana Sebastiana Piątkowskiego, pokazujące źródła na temat ratowania Żydów w poszczególnych dystryktach okupowanej Polski. Ukazało się do tej pory 4 tomy, z czego 3 w ostatnim roku. Wkrótce będzie tom 5 poświęcony dystryktowi Galicja i Wołyniowi, a później także okręg białostocki, Wileńszczyzna, ale także i ziemie wcielone do III Rzeszy. Pani doktor Aleksandra Namysłu przygotowała już monografię też o pomocy Żydom na terenie Śląska. Podobną książkę przygotowują inne osoby. Ukaże się w tym roku także poszerzony stan badań na temat pomocy na Kielecczyźnie autorstwa Tomasza Domańskiego, czy książka o relacjach polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, ale także podczas okupacji niemieckiej na terenie poznańskiego. W najnowszym biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej mogą Państwo znaleźć film, właściwie to zapis spotkania teatralnego Dzień Gniewu według scenariusza Romana Brandstettera. I na koniec chciałbym też jeszcze zapowiedzieć inaugurację też znaczka pocztowego z Pocztą Polską. W tym roku poświęcony jest Polakom zamordowanym za pomoc Żydom w Popardowej. W Małopolsce znaczek ten został przygotowany wspólnie przez Pocztę Polską i Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkie inne inicjatywy można znaleźć na naszych stronach internetowych. Jak ich policzyłem, to jest ich aż 63. Także tych aktywności jest bardzo wiele. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Zapraszamy oczywiście na nasze strony internetowe, tam wszystkie niezbędne informacje. Dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękuję.